Dzień dobry, witam wszystkich po raz ósmy na Drzewie Świata. Troszkę mi się już to drzewo przyjadło i chętnie bym zobaczył, co będzie dalej w grze. No, ale przeskoczyć gry nie możemy. Tymczasem zakończyliśmy poprzedni odcinek na tym, że udało mi się pozrywać wszystkie kwiaty niezbędne do tego, żeby przejść dalej. I tutaj się zatrzymałem przy ognisku. A zatrzymałem się przy tym ognisku. A że zatrzymałem się przy tym ognisku, to możemy też zrobić przetasowanie jakieś tutaj w ekipie. I może weźmiemy do ekipy z powrotem Kerę na przykład. Czy chcesz wziąć? Nie chcę zdejmować wyposażenia i weźmiemy sobie zamiast Chili, może sobie weźmiemy Mezeja. Tak? No, Mezej też ma zdolności lecznicze. Taki zespół nie będzie. A jeszcze przy okazji Mezej zdobywa tutaj poziom doświadczenia. Znaczy zdobył już go wcześniej, ale teraz dopiero mogę go rozdać. Czy jest tutaj coś, co dla Mezeja byłoby dobre? Flanka na przykład działa na wrogów, którzy się znajdują z tyłu oraz ładuje kulę słoneczną. O. Taką umiejętność. Brutalna siła. Zmienić zdejmuje status kpienia. Trwienie walka z bliska za króla. Bonus do obrażeń 15, plus 5%, czyli będzie miał łącznie 15. A jakbym wziął tą flankę, to musiałbym ją tutaj wyposażyć zamiast czegoś innego. Może zamiast tego żółwia, ponieważ ten żółw jest i tak, no niby to jest dobra umiejętność, ale działa tylko raz. W momencie, kiedy już wykonamy atak, to przestaje działać. Przez to jej używanie jest dosyć kłopotliwe. Dobra, niech będzie ta. Odblokujemy tutaj flankę i jeszcze jeden punkt ma talentu. To może wyjątkowo inicjatywę mu dodamy. I teraz jeżeli chodzi o atrybuty, to siły dużo i mądrości jeden punkt. Tak ma właśnie być. Teraz wywalimy tego żółwia i zamiast tego żółwia damy właśnie flankę Mezejowi. Pojawi się tu jakiś puchar, widzę, co ten za puchar jest. Jasna aura, zyskujesz 5% życia po użyciu umiejętności świata wyższego. Okej. Okay. Vivian też ma taki puchar. No i Joszka ma taki puchar. No Kala chyba jeszcze nie ma levelu na to, żeby ten puchar mieć. I który ona ma level w ogóle? Czy to widać gdzieś? Widać tutaj na etykiecie postaci. Poziom 12, a wszyscy mają po 13 poziom. Ok. Jeszcze jedna, kolejna rzecz, którą chcę zrobić, to ulepszyć wyposażenie Kelly. Na przykład ona ma tutaj teraz ten naszyjnik z Vigor 3, odporność na truciznę. A ja jej dam pierścień Bezoar, siła 10. Tutaj mogę jej dać jako broń może coś lepszego. Bojowy topór jako broń dwuręczną. Jestem z kamiennego serca, tak? No bronie dwuręczne są ok, ale wydaje mi się, że lepiej będzie, jak będzie trzymała dwie bronie naraz. Nie ma, zdaje się, póki co jakiejś takiej broni, która byłaby tutaj lepsza niż kamienne serce, przynajmniej w tej chwili. Natomiast ta szabla Jorata może być lepsza niż ten kiścień. O. Dobra, dajmy jej szablę Jorata. I mogę jeszcze ewentualnie w kociołku popatrzeć, czy inteligencja jest za głupia teraz. Dlaczego tak się stało? Ten kiścień dodawał inteligencji? Nie wiem. Dobra, to niech dostanie tą świerkową laskę, skoro nie może tej trzymać. Kala i tak jest odwalenia młotem, więc to, że broń dystansową ma jakąś inną, to akurat
nie jest tak strasznie złe. Natomiast zobaczmy, jakaś broń dla Kelly. Seriously, have you even seen another place to buy weapons? Nie, nie widzę żadnej. Będzie trzeba jakąś znaleźć w takim razie. Okej. Jeszcze Mezeja, żebym dawno nie ekwipował, ale Mezej ma chyba dobre wyposażenie, co? Tea ma całkiem niezłe. Dobra. Nie przedłużajmy już dłużej tego tutaj wstępu i chodźmy posadzić kwiatki w końcu. Różowe kwiaty. Coraz bliżej. That's it. We can cross over now. Możemy teraz przejść. O, fasolki są do posadzenia. Czyżby to był koniec lokacji? Czyżby? Moment, muszę te fasolki teraz wyciągnąć. Sadzimy. I co? I poszło w absolutne niebo. Tak jest, wspinamy się. Ale to jeszcze nie jest koniec drzewa, proszę państwa. Jeszcze mamy jeden poziom tutaj. Oj, kolejnego gryfa. Oj, mamy taką wielką rosiczkę, która będzie nas tutaj żarła, co? Czy jakąś inną roślinę mięsożarną. Znajdź sposób, by bliżej przesunąć gałąź. Jest by tego wyskoczyć przy okazji, droga na dół jest bardzo długa. Wychodzi ostatni z pędów i wespnij się na szczyt. O, w końcu. Z pewnością masz jeszcze jedną ładę fasoli do wyhodowania, tak jest? Dobra. To najpierw do ogniska. Tutaj zapiszę grę, tak? No. W tym slocie. Tam jest 5 drzewa. O, jeszcze wyżej, no, się ciągnie. Dobra, co my tutaj możemy zrobić? Wygląda to, że to jest ślepy zaułek, ale złoto. Tutaj się wyjść nie da, ale tu jest skrzynia na przykład. O, proszę bardzo. Czy łopatą będę mógł coś tutaj wykopać? Wszystkie skrzynie zostały znalezione. Nie, zatem. Czy gra to w ogóle traktuje jako osobny poziom? Chyba tak. Tak, to gra traktuje jako osobny... Nie, nie traktuje tego jako osobny poziom. Bo mogę wciąż przejść na tą mapę tutaj, drugą. Czyli na pewno tutaj nie będzie żadnych skrzyni już. Tutaj się mogę A nie, to jest... Mogę zejść co najwyżej niżej. Tam, gdzie byłem już. I od tej strony jest rosiczka z boku jakby, a tutaj jest... Your favorite, Yoshka. More hungry foliage. Let's just figure out how to get past this damn thing. Gra nie pozwoli mi nawet przejść, bo to się od razu zamyka, jak tylko podchodzę. Fajnie zrobili. Och. Gdzieś byłem, nie wiem, chyba w jakimś sklepie ogrodniczym, czy... Chyba tak, chyba w sklepie ogrodniczym. I tam przy rosiczkach właśnie była karteczka, że prosimy się nie bawić przez wkładanie palców do środka tego elementu pożerającego, trawiącego, który łapie owady normalnie. Ponieważ jeżeli ten element jest pusty, a się zamknie, to wtedy roślina sama siebie rozpuszcza. Wystarczy zrobić tak wystarczającą ilość razy i możemy w ten sposób zabić roślinę. Jest tu. Zwyrodnialec jeden. Załatwimy go. Elita wojowników. Okej. Okay. Naznaczenie. Joszka. Salto. Wspaniały cios. Kela, teraz ty. Może ogłuszymy go? Świetnie. No to teraz zrobimy za króla. Bo on to odnawia energię, tak. A właśnie tego potrzebujemy teraz.
Lekkie podpalenie. Jeszcze jedno. Dobrze, co teraz możemy zrobić? Niech będzie zielarstwo. Później mesej zrobi nie dziś, żeby troszkę odnowić zdrowie naszym. A tutaj możemy zrobić... nie wiem, strzał w głowę może na tego szamana, co? Piękny strzał! Teraz zrobimy tutaj machnięcie tym oto rozłupywaniem. Mhm. Pięknie. I nie dziś! Okej, troszkę podnepiamy energię sobie. Ten jeden szaman jest... on był ogłuszony. Zabijmy go. Niech nam tutaj nie bruzi. Dobra, teraz tak. Atak. Czy atak? Atak, tak, atak. Na tego berserka. 14. Tutaj zrobimy obronę. Będzie trzeba tego szamana teraz załatwić. Bo on zaraz będzie chyba tym ogniem pluł. No, to już nie napluje. Dobra. Zablokowany. Uniknięty. No po prostu go załatwisz. Zbroja strażnika. Solidny skórzany strój na każdą pogodę i okazję, takie jak ekspedycja łowiecka czy misja w terenie. Zbroja strażnika. Po angielsku czyżby to miało być Ranger Armor? Może? Ach, może. Skórzany pancerz husarski ma w tej chwili Vivion, a zbroja strażnika dodaje i zwinności, i wigoru, i inicjatywy, i odporność na trucizny zwiększa. Pomimo tego, że daje mi obrony, to jednak wydaje mi się to ciekawszym przedmiotem dla Vivion. Trzymaj. Natomiast skórzany pancerz husarski, jak ulał, pasuje na przykład Mezejowi. Skórzana zbroja łuskowa, może to na razie zostawmy. I skórzana zbroja gladiatora, to też na razie zostawmy, ponieważ to daje dużo tutaj innych bonusów, tak? Zróbmy jeszcze leczenie, o ile się uda. Geda. A, nie, ty masz to zdupczone leczenie, które nie działa. Nie działa w Overworldzie, niestety. To Joszka się sam uleczy. Okej. Okay. Jeszcze mogę zawsze herbatki ziołowej się napić. W celach leczniczych. Co my tutaj mamy? To się pewnie da jakoś tutaj wyeliminować, tak? O. Morderstwo biednej roślinki. O, nie przejdę na tym przodu. No, przejdę bokiem. Uszlachetnij. Okej, co mogę zrobić tutaj? Nic. Z kolei mamy tutaj taki widok na jakąś inną zagadkę, która tutaj się znajduje. I mogę sobie do tej zagadki podejść już. Będzie jakiś komentarz? This looks ominous. Not all plants on the world tree are friendly. These will attack. We will need something to quell their ferocity. The tree knows our mission. It will provide for us. Somehow. Póki co się tutaj nie da przejść. Okej. Nic nie mogę tutaj zrobić.
No dobra. Tutaj pociąłem z tej strony, ale nie pociąłem z tej strony, choć mogłem do tego dojść już dawno temu, na samym początku. O, jak się rozłożyło. Teraz się zrobiła z tego taka poduszka. Okej, mamy tutaj kolejnego gryfa do ukotropienia. Zaraz się nim zajmę. Czy brać Sebastiana na to? Może wyjątkowo zamiast Joszki? Chociaż Sebastian chyba też jest zużyty, co? Dobra, cofnijmy się przede wszystkim najpierw do ogniska, nie tędy. Tylko tędy. Ciekawe. A, do tych skrzyni można dojść pokonując tą zagadkę z tymi kolczastymi roślinami. Okej. I w ognisku zapiszę jeszcze raz tutaj. Teraz możemy spróbować z tym gryfem się zmierzyć. Wiecie, tak żeby nie stracić postępu, jakby coś poszło nie tak. Pojedynek. Dwa razy gryf. To co? Strzał w głowę? Czy... Nie, damy na znaczenie najpierw. Tutaj trzeba odpocząć. Tutaj możemy przywołać sobie kolegę. Ładnie. Zaskutkowało. No i spróbujmy tą flankę. Zobaczymy, na ile stać Mezeja z taką umiejętnością. Podejrzewam, że ten cios zadałby całkiem sporo obrażeń, gdyby nie to, że ten gryf się zablokował, tak? Czy blokada zawsze odejmuje połowę? Jeżeli tak, to ten cios był całkiem udany. Na pewno bardziej udany niż ten cios Vivion przed chwilą. Joszka, napij się herbatki, bo zaraz mi tutaj padniesz. I teraz... szansa na powodzenie wynosi 30%. No nie powiodło się, niestety. Dobra. A co ty masz za jaki ten? Leczy tutaj. Aha, napar skorpiolosy, czyli to jest leczenie, które działa po czasie. Pozostań trudno. Użyjmy tej umiejętności. Chyba nie wiem, czy ją użyłem chociaż raz. Tutaj tarcza. Tutaj cios od tyłu. Słabo. Skidion jest najlepiej. Co mogę zrobić? Słowo życia. Tak, niech będzie. Vivion poza tym jest pokrwawiona trochę. Ale możemy ją napoić tym oto czerwonym eliksirem. Niech będzie. Dzięki temu to powinno zniwelować właśnie funkcję tego rozdrapania całego. Tyle ile z niej krwi uleci, tyle ten napój zaraz uzupełni. Głazem go. Słabo. Okej. Siedem. Co zrobimy? Naznaczenie czy tarcza niech będzie? Kurde, to może zaraz do tej Vivion źle skończyć. Cała ta walka. Poprzestraszały ich jeszcze naszych. Gryf się całkiem dobrze blokuje, niestety. I teraz... ostrzał. Kurde, przeżył to jeszcze, no. Załatwmy chociaż jednego. Co na masz eliksir? Odnawia 85% energii. A może tak? A tutaj może zrobimy... A, tą flankę znowu zrobię. Ach, uniknął. Co ja w ogóle zamedę za pokonanie tego gryfa? Nie mam pojęcia.
A pewnie liść przyjedzie znowu. Nie będzie posłany waleriany, może go otruje chociaż. Chyba odparł. Zatrudnie. Naznaczenie nie będzie. I teraz zrobimy salto. Niech będzie. Dobry cios. Dobre dwa ciosy. Kurde. Joszka. Nożykiem z plecki. Bardzo dobrze. I tak oto wygrywamy. No i żaden nie przyleciał, za to Keda zdobyła poziom, bardzo dobrze. Przydzielmy zatem jej ten poziom. Co ty mogę jej dać? Krwawienie, wywołaj głęboką ranę. Perfekcyjny cios. Nie mogę tego jeszcze dać jeszcze. Szansa na natychmiastowe zabicie 16%. Dobrze, no to siła plus 3 w takim razie. Tak, odblokujmy to. I jeżeli chodzi o tutaj skille, jedne to inteligencję niech damy i niech ma tą jednak różkę w rękach. Może czasami z niej będziemy korzystać, nie wiem w sumie. Siła, mądrość, o. Wszystko, żeby się stało podzielone przez 5. Zajebiście jest teraz. Dobra, to teraz tak. Mogę z powrotem dać to jej. Bardzo dobrze. To zwiększa też obrażenia krytyczne i ogólnie energię zwiększa. To też w sumie jest... opłacało się nawet dla tych samych bonusów dać jej tą inteligencję plus 1, tak? Bonusu z tego przedmiotu. Coś jeszcze? No co mamy tutaj w gnieździe? Drewno przede wszystkim. To jest butelka jakaś. I must say our fallen feathered friend had terrible taste in wine. Must be all he can manage up here. By a smell of it, this is no wine. It's poison. A gift from the tree. I have no doubt. I'll just think of it as poisonous wine. The thought of a bird nesting such a thing greatly amuses me. I jeszcze złoto. Okej. Uleczmy Vivion Joszką, uleczmy też Mezeja i możemy... No cóż, zastanowić się, po co nam ta trucizna w zasadzie. Może tą trucizną może polać te tutaj kwiaty. Żeby się pochowały i pozwoliły przejść. Ale najpierw chodźmy do ogniska. Coś tutaj nowego jest? Nie. Do ogniska. Tak jest, zapiszmy na ten save i do następnego.